Magda Żakowska, witam Państwa. Stabilną w ciągu dnia słoneczną pogodę zapewnia obszar podwyższonego ciśnienia, który widzimy w centrum i na południowym zachodzie kontynentu. Do kraju płynie teraz nie tylko ciepłe, ale też bardziej suche powietrze. Zarówno późnym wieczorem, jak i w pierwszej części nocy chmurzyć się może się jedynie nad morzem i na Pogórzu Karpackim. W drugiej części nocy więcej chmur jeszcze nad morzem oraz w Bieszczadach, a w pozostałych regionach pogodne, nawet bezchmurne niebo. Kierowcy, uważajcie, nad ranem mogą miejscami tworzyć się mgły i silne zamglenia. Będzie to nieco chłodniejsza noc od poprzedniej, nad ranem od 1 stopnia w Gdańsku do minus 1 w pasmach górskich. Wiać będzie z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie. Również jutro przed południem większe zachmurzenie nad morzem i na południowym wschodzie. W ciągu dnia chmurzyć może się miejscami na Pomorzu, na zachodzie Warmii, no i w Bieszczadach w ciągu dnia jutro zachmurzenie umiarkowane. Poza tym dużo słońca, zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. Na termometrach jutro do 8 stopni na Śląsku, nieco chłodniej na Podhalu, tam około 3 stopni. Wiać będzie z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie. W regionie w tych najbliższych godzinach, a także w nocy zachmurzenie małe lub bezchmurna pogoda, a zatem policzymy tej nocy gwiazdy. Przy braku chmur temperatura spadnie do zera, a miejscami może nieco przymrozić. Kierowcy, uważajcie o poranku na mgły i zamglenia. Wiać będzie słabo z kierunków zmiennych. Jutro dużo słońca przez cały dzień, a temperatura wyrównana będzie około 5 lub 6 stopni. Powieje z południowego wschodu słabo i umiarkowanie. Na barometrach teraz spadek ciśnienia, jutro będzie 1016 hektopaskali. W sobotę dla odmiany niewiele przejaśnień, przeważnie zachmurzenie duże, a na termometrach od 1 stopnia nad ranem do 6 w ciągu dnia. W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, od 0 o świcie do 4 stopni w niedzielne popołudnie. W poniedziałek pogodnie, bo zachmurzenie umiarkowane. O poranku niewielki mróz, miejscami temperatura spadać może do minus 1, minus 2 stopni. W poniedziałkowe popołudnie termometry pokażą około 3 lub 4 stopni, a zatem również kolejny tydzień rozpoczniemy mało zimową scenarią. Do zobaczenia.